Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj, zgodnie z życzeniem widzów, będę mówił o wpływach rosyjskich w Finlandii. Ale najpierw trochę historii. Trzeba sobie zdawać sprawę, że plemiona fińskie zamieszkiwały cały obszar między obecną Finlandią a obecną Estonią. Jak Państwo spojrzą na mapę w tej chwili na ekranie, to zobaczycie różne odcienie niebieskiego, to są plemiona fińskie, na południowy wschód i wschód to są plemiona karelskie, najbliżsi krewniacy Finów, Karelowie, no obecnie już de facto zrusyfikowani, nie istniejący jako odrębny naród, a dalej na południe oprócz Finów, między granicą Finlandii a Estonii, oprócz Finów mieszkali Ingriowie, których też już niestety nie ma. Zaraz powrócę do historii ich tak naprawdę do wymordowania. Także widzicie Państwo, że na tym terenie ugrofińskim powstał Petersburg. Gdyby nie było Petersburga i kolonizacji rosyjskiej, to mielibyśmy jednolite połączenie między państwami bałtyckimi a Finlandią. I właśnie na tym polega geopolityczne znaczenie Finlandii, bo z jednej strony łączy w jeden blok państwa bałtyckie, a więc również nasz obszar, ze Skandynawią, Szwecją i Norwegią, a z drugiej strony blokuje Rosji dostęp do Morza Bałtyckiego. W czasach Cesarstwa Rosyjskiego Finlandia jako księstwo miała autonomię i dysponowała własnym parlamentem, mogła rozwijać swój język. No, ostatnie 20 lat XIX wieku to były próby rusyfikacji, ale ponieważ wcześniej już wprowadzono obowiązkowy fiński na równi ze szwedzkim, ponieważ na wybrzeżu mieszkało i mieszka do dziś sporo Szwedów, którzy tu się osiedlili, to ta rusyfikacja nic nie dała. W 1917 roku Helsinki zostały zajęte przez Niemców, no ale po upadku Cesarstwa Niemieckiego, kiedy myśmy odzyskali niepodległość, również Finlandia ogłosiła niepodległość, z tym, że w Finlandii, inaczej niż w Polsce, była dość zaciekła wojna domowa, w wyniku której zginęło ponad 35 tysięcy ludzi. To z jednej strony, głównie na północy, to były wojska fińskie narodowe, a na południu od Helsinek do terytoriów rosyjskich operowała Czerwona Armia Fińska plus oczywiście Armia Czerwona niosąca wyzwolenie, pokój i dobrobyt. Na szczęście pokojowa Armia Czerwona i Armia Czerwona Fińska zostały pokonane i Finlandia ogłosiła niepodległość. Ale proszę pamiętać, granice Finlandii do 1939 roku były zupełnie inne. Tutaj proszę spojrzeć na mapę. To są pokazane na czerwono straty fińskie po wojnie zimowej 1939-1940. Widzimy, że straty przede wszystkim na południu miały miejsce, terytorialne, w środku i na północy port Petsamo. Granica fińska przebiegała mniej więcej około 30 km od Petersburga, no wówczas Leningradu. I tak naprawdę można było ostrzeliwać Leningrad z dział umieszczonych w Finlandii. No, dzisiaj niestety ta granica tak blisko Petersburga nie przebiega. Aby się przydało. Finowie musieli ustąpić. Warto pamiętać o tym, że w czasie jeszcze, gdy trwała wojna zimowa, były plany i nawet już przygotowania do wysłania posiłków polskich do Finlandii do wojny z Sowietami. Niestety do tego nie doszło. Po prostu zabrakło czasu, dlatego że głównym problemem Finów to były zasoby ludzkie, gdyż Sowieci setki tysięcy żołnierzy wysyłali na front, a Finowie no, mogli tylko kilkudziesięciotysięczną armię temu przeciwstawić i straty rzędu około 5 tysięcy po stronie fińskiej zabitych, no to już to były tak znaczne, że Finowie dalej nie mogli stawiać oporu. Jak się zaczęły działania wojenne wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku, to Finowie wystąpili po stronie niemieckiej, odzyskali tereny, które przedtem musieli oddać, a nawet trochę więcej.
ale w 1944-1945 roku ostatecznie stracili wszystkie nabytki i jeszcze musieli oddać pas ziemi między Norwegią a Sowietami. Widzimy to dokładnie na trzeciej mapce, ostateczna granica z 1944 roku. Finowie tutaj zachowali niepodległość, no powiedzmy, że ta suwerenność była ograniczona. Ale za jaką cenę? No całkowitego posłuszeństwa Sowietom. W czym to się przejawiało? No przede wszystkim musieli wydać ochotników, którzy walczyli po ich stronie. I tu wracamy do sprawy Ingriów. Ingriowie, a w 17 roku nawet planowano stworzenie jakiegoś państewka dla tego narodu stowarzyszonego z Estonią, to się nie udało. Ingriowie w 1941 roku przystąpili po stronie fińskiej do wojny. No i Finowie teraz zgodzili się po wojnie wydać Sowietom owych ochotników z rodzinami. Niestety tylko udało się 2000 Ingriów uciec do Szwecji, a pozostałe 58 tysięcy zostało wydane Sowietom i wymordowane w łagrach. Także naród zginął. Co więcej, były podpisane umowy między Finlandią a Sowietami, na przykład jak ze Związku Sowieckiego uciekano, to nie wolno się było, że tak powiem, zdekonspirować w Finlandii, bo Finlandia wydawała uciekinierów. Także trzeba było przejść przez całą Finlandię do Szwecji i dopiero tam można było zgłosić się na policję. Oczywiście Finlandia odgrywała rolę takiego pośrednika gospodarczego, tak to nazwijmy, bo poprzez Finlandię załatwiano mnóstwo interesów handlowych. Premier Urho Kekkonen, on był premierem w latach 50-56, a potem był prezydentem od 56 do 80 roku, no był po prostu agentem sowieckim. Jak podaje Golicyn, został on zwerbowany w saunie przez oficera KGB. Akurat Golicyn miał dobre informacje na ten temat, bo służył w rezydenturze w Helsinkach przed ucieczką na zachód. Także w okresie sowieckim Finlandia bardzo się wystrzegała jakiejkolwiek aktywnej roli. Była posłuszna w polityce zagranicznej Sowietom i tak naprawdę no, można powiedzieć, że złamano ducha Finom, co widać do dzisiaj. Teraz, jeżeli chodzi o wpływy rosyjskie, no to należałoby osobno rozpatrzyć rząd, społeczeństwo i działalność rosyjskiej agentury. Jeżeli chodzi o rząd, no to ostatnio, po ostatnich wyborach sytuacja się zmieniła, doszła centroprawica do władzy i prezydent Sauli Niinisty jest zwolennikiem współpracy z NATO. Nawet miał taką wypowiedź, że bardzo dobrze, że NATO reaguje na poczucie zagrożenia państw bałtyckich i rozlokowało swoje siły w państwach bałtyckich i w Polsce. Z kolei minister obrony, który nazywa się tak samo, tylko on ma inne imię, Jussi Niinistö, podpisał właśnie w listopadzie porozumienie z NATO w sprawie wspólnej polityki obronnej, wymiany informacji, czyli po prostu informacji wywiadowczych, a także wspólnych ćwiczeń z NATO. Już wcześniej Finlandia z NATO współpracowała i wysyłała swoje kontyngenty. Brała udział w operacjach NATO, między innymi w Afganistanie i na Bałkanach. No do tego trzeba dodać, że w Finlandii bardzo dobrze jest rozbudowana obrona terytorialna. Ona się opiera między innymi na związkach myśliwych. No, w Polsce byłoby z tym kłopot, bo wprawdzie myśliwi to jest dość szeroka grupa społeczna, ale niestety Związek Łowiecki jest kierowany przez osoby bezpośrednio albo rodzinnie powiązane z komunistyczną bezpieką. Jak rodzina pana Gduli, ale który przedtem był z ramienia Politbiura nadzorcą MSW, albo pan Bloch, prawda, którego teczkę miałem okazję przeczytać w IPN-ie. No ale to tyle porównań. I armia oczywiście fińska, łącznie z przemysłem wojskowym, też jest rozwijana. To zaplecze obronne jest duże. Czyli mamy taką politykę rządu, że no, należy się bronić i przygotowywać do obrony. Problem polega na tym, że społeczeństwo jest w dalszym ciągu właśnie zastraszone. Wszystkie sondaże wskazują, że zwolenników przystąpienia do NATO jest 21%, a przeciwników
51. W związku z czym żadna partia polityczna nie wysunie hasła w tej chwili przystąpienia do NATO. Finlandia jest częścią Unii Europejskiej i z tej racji właśnie niedawno, bodajże we wrześniu, otwarto takie unijne centrum przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym w Helsinkach. No i rozpoczęto wydawanie Disinformation Weekly. Co tydzień podawane są informacje na temat rosyjskiej wojny informacyjnej, rosyjskich fałszywek w mediach społecznościowych i w prasie. O NATO się dyskutuje, ale nie jest to główny punkt kampanii wyborczej i nie będzie ze względu na tę sytuację w społeczeństwie. Dlatego, że w 2018 roku będą wybory prezydenckie. No i minister nie zaryzykuje podjęcia takiego tematu, skoro 51% społeczeństwa jest zastraszona. To jest poważny problem. Dlatego się rozwija współpracę przy zachowaniu statusu państwa neutralnego. Społeczeństwo nadal się boi i Rosjanie to wykorzystują. Poprzez wojnę informacyjną straszą Finów tym, że mogą urządzić drugi Donbas, a nawet stwierdzili, że uznanie przez bolszewików niepodległości Finlandii było bezprawne. To są oczywiście takie straszaki, balony próbne, jak społeczeństwo zareaguje. Generalnie chodzi o wytworzenie takiego strachu w społeczeństwie, żeby nie było zgody na przystąpienie do NATO. Co z punktu widzenia rosyjskiego jest sprawą kluczową, tak? Bo wtedy północna flanka NATO by została połączona ze wschodnim teatrem ewentualnych działań wojskowych. W tej kwestii społecznej, że tak powiem, istnieje bardzo, bardzo silne oddziaływanie jednak rosyjskiej agentury. Kiedy dziennikarka Jessica Arro wjechała do Petersburga i tam zaczęła zbierać materiały, a potem oczywiście opisała, jak wygląda fabryka troli w Petersburgu, to rozpoczął się atak na nią w sieciach społecznościowych. Ale mnie zastanawia co innego. Ta grupa prorosyjskich działaczy była zdolna do zorganizowania demonstracji pod siedzibą agencji ILE, gdzie pracowała Jessica Arro. Była to demonstracja przeciwko niej i przeciwko tej agencji, którą oskarżono, że to ta agencja jest agencją troli. I tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie do wpływów Eurazjatów. Takim czołowym przedstawicielem opcji prorosyjskiej w Finlandii jest Johan Bäckman. O, tutaj Państwo go widzicie na zdjęciu. To jest zdjęcie akurat z 2014 roku, kiedy został zaproszony przez finlandzki komitet antyfaszystowski, Suomen Antifaszystin Komitea, i to z ich strony jest to zdjęcie. Widzimy, to jest ten blondynek taki tłustawy. Po jego lewej stronie jest Prochanow, nacjonał-bolszewik w zasadzie rosyjski, dalej Dugin, a po prawej Starikow, kolejny nacjonalista rosyjski. Otóż Bäckman występuje w podwójnej roli. Z jednej strony jako Fin, prawda, jest szefem Narodowego Ruchu Eurazjatyckiego. Takie ruchy eurazjatyckie w podziale na poszczególne państwa są teraz wszędzie zakładane w naszym regionie, z tym, że nie za bardzo wiadomo, kto tam do nich należy oprócz szefa. Natomiast tutaj szefem jest Bäckman. I właśnie on razem jeszcze z lewakami z tego antyfaszystowskiego komitetu zaprosił Dugina w 2014 roku. No ale potem się polityka zmieniła, już pozbyliśmy się lewaków i teraz jak Rosja rozprzestrzenia swoje wpływy, to wyłącznie drogą poprzez prawicę narodową. I w związku z tym ostatnio w kwietniu 2017 roku już Bäckman ze swoim Narodowym Frontem Eurazjatyckim sam zaprosił Dugina. Z drugiej strony Bäckman jest współpracownikiem Rosyjskiego Instytutu Strategicznych Isledowań, czyli Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych, który jest po prostu jednostką podległą służbie wywiadu zagranicznego. Należy się spodziewać, że wojna informacyjna rosyjska przeciwko Finlandii w związku z wyborami prezydenckimi zostanie zintensyfikowana.
No i zobaczymy, czy społeczeństwo fińskie nadal będzie tak strachliwe, jeżeli chodzi o związki z NATO. Dziękuję Państwu.